Witajcie, kochani. Powiem wam, że po tym, jak wysłuchałem pastora Tomczyńskiego świadectwa i 4 lata temu też przyjechałem tutaj pierwszy raz do Ustronia i też słuchałem pastora Tomczyńskiego. I byłem zachwycony tym, jak on mówi o Bogu. Skąd on bierze tyle radości z tego, takiego entuzjazmu? Do tego zazdroszczę mu tego do dziś, bo powiem, że to taki entuzjazm to tylko od Boga można mieć, bo to naprawdę... I to, że tutaj stoję przed wami, to też jest tylko cud, bo chcę wam powiedzieć, w jakim upadku byłem. A to chyba najbardziej przez to, że byłem nieśmiałym człowiekiem i gdy spróbowałem alkoholu, dodawał mi odwagi. A od tego próbowania skończyło się na tym, że zostałem alkoholikiem i chcę pokrótce wam o tym opowiedzieć, jak Jezus Chrystus uwolnił mnie od tego w cudowny sposób. Bo już w 8 klasie podstawówki zacząłem pić. Paliłem, piłem. Na zakończeniu 8 klasy zostałem wyrzucony z zakończenia, ponieważ z kolegami z klasy piłem wina. I jak tutaj dzisiaj opowiadał pastor o mojej mamie, która już nie żyje też, bo on opowiadał o swojej, ja chciałem powiedzieć o mojej, jak naprawdę ta kobieta musiała wycierpieć przeze mnie. Jak zrobiła wszystko, co mogła, żeby mnie wychować na dobre dziecko, dobrego, normalnego człowieka, a już tak we wczesnym dzieciństwie nie dość, że byłem chorowitym dzieckiem, to jeszcze ciągło mnie do tego, co jest najgorsze właśnie, co alkohol, papierosy. To, co złe, to tam, co się gdzieś złego działo, tam Tomek był. I tak przez całe życie była bieda w domu, ale dzięki łasce Bożej mam ręce, którym umiałem zarobić pieniądze. I gdy skończyłem 18 lat, skończyłem tylko zawodówkę, poszedłem do pracy, zacząłem dobrze zarabiać. Tak jakby śmiali się ze mnie koledzy, wyklęczałem sobie żonę, bo pokładłem kostkę u niej, u jej rodziny i tam zostałem, tam się ożeniłem. Ale już wtedy prawdopodobnie byłem alkoholikiem, a jeszcze na dodatek ona też nie stroniła od alkoholu. No to było... Miałem wszystko, co mi było potrzeba. Miałem pieniądze, żonę i alkohol. No ale to długo nie było. Nie było nic dobrego z tego, bo... Zaczęliśmy nie szanować tego, co mamy. A już nie mówiąc o tym, że o Bogu ani... Nawet rzadko myślałem, bo... Byłem ministrantem nawet do 18 roku życia, ale coś mi tam nie pasowało. Jak słuchałem, co księża mówią i po prostu... Może tak było dla mnie łatwiej i prościej. Miałem wymówkę, że nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę w nic wierzyć, bo oni mówią źle. I wiecie co? Po ślubie... Po roku urodziła się córeczka. Byłem w niej zakochany. Ona ze mną, we mnie też zresztą. Ale alkohol potrafi zepsuć każdemu, każde życie. Wszystko, co dobre. A to nie choroba, tak jak wiemy, tylko to grzech. A diabeł potrafi tylko niszczyć. I to nie ma... To chyba wiemy wszyscy, kto wierzy w Pana Boga, to, że to są dwa przeciwieństwa, że Jezus Chrystus jest całym dobrem tego świata, wszechświata, a diabeł jest tym złem. I zaczęliśmy pić razem z żoną, a nie zważaliśmy na dziecko. Była niedaleko babcia, która się opiekowała. Była moja mama jeszcze, która żyła. I pomagali nam. Ja miałem firmę, dobrze nam się powodziło, ale w życiu zaczęło się dziać coraz gorzej.
coraz bardziej złe rzeczy robiliśmy z żoną. Żona zaczęła mnie zdradzać i wtedy już przestałem w ogóle, nie wiem, nie byłem nawet człowiekiem, bo nie obchodziło mnie nic. Zacząłem wynosić sprzęt z domu, już potem zacząłem cały sprzęt, który miałem, którym zarabiałem, zacząłem sprzedawać i przepijać. I próbowałem popełnić samobójstwo 3 razy. Wyobraźcie sobie, że Bóg chciał, żebym był tu dzisiaj na tym miejscu, bo spałem przez 2 razy spałem w samochodzie, gdzie odkręciłem butlę z gazem. Koło siebie, na miejscu pasażera. Butla stała, a ja spałem i wiecie, obudziłem się. Butla dalej syczała, a mnie nawet głowa nie bolała. W zamkniętym strzelnie samochodzie. Przez 2 razy tak próbowałem zrobić i Bóg mnie uszykł przed tym. Chciał, żebym żył. Żebym tak jak brat tu mówił na powitaniu, żebym nie poszedł do piekła, bo jeżeli bym popełnił samobójstwo, zginąłbym w piekle. A jestem tu z wami i mogę się dzielić świadectwem. I poszłem z domu, żona mnie wyrzuciła, nie chciałem tam być, bo wstydziłem się tego, co robię, wstydziłem się sąsiadów, teściowej, rodziny. Chciałem uciec, chciałem się zabić, chciałem... zrobić sobie... 3 raz chciałem popełnić samobójstwo, pociąć sobie żyły, ale to też mi nie wyszło, dzięki Bogu. I mieszkałem na pustostanie później, poniewierałem się, piłem. Potem przez jakiś czas zacząłem pracować, wynająłem sobie mieszkanie, w którym trzeba było palić w piecu. Ale ja już nie miałem siły nawet na to. Nie miałem już pieniędzy. Nie miałem siły nawet pić. I pewnego wieczoru w tym mieszkaniu pomyślałem sobie, że mam jeszcze jednego znajomego, do którego mogę zadzwonić i po prostu spytać, czy by mi nie pomógł. Zadzwoniłem. To był znajomy, z którym robiłem 3 miesiące w pracy. Ale polubiliśmy się, ale potem kontakt się urwał. I poprosiłem go o pomoc. A on powiedział, że nie ma sprawy. Już słuchajcie, na drugi dzień miałem załatwiony odwyk w Krakowie na Babińskiego. Przyjechał po mnie, dał mi ubranie, pieniądze, zawiózł mnie tam i tam zacząłem myśleć, wołać do Boga. Poszłem do spowiedzi, bo byłem katolikiem. Wyspowiadałem się księdzu, słuchajcie, ze wszystkiego. Tak szczerej spowiedzi jeszcze nigdy nie zrobiłem przed człowiekiem. Przed Bogiem też. A on mi jakieś tam zdrowaśki powiedział, żebym odmówił w pokutę. I wtedy to już chyba Duch Święty, bo ja nie miałem pojęcia o tym, jak żyć z Bogiem, o co Go prosić, o co pytać. Zapytałem, Boże, co jest z tą pokutą? Jak Ty grzechy wybaczasz? Takie, jakie ja zrobiłem. Jak Ty to możesz wybaczyć? Jakąś modlitwą, litanią? Ale chodziłem do kościoła, bo tam mi było dobrze, bo tam miałem spokój na odwyku i mogłem porozmawiać już wtedy z Bogiem, tak sam na sam. Pod koniec odwyku nie miałem gdzie iść. Terapeutka, którą mnie tam prowadziła, znalazła mi 3 domy dla bezdomnych w Krakowie i między innymi był dom Łazarza. Tak ta nazwa mi się spodobała, bo wtedy już chyba wiedziałem, że jedynie Bóg mi może pomóc, że szukałem pomocy, myślę, w Bogu, bo w sobie samym, w ludziach nie potrafiłem tej pomocy znaleźć. I zadzwoniłem tam, odebrał pastor Janusz i powiedział, że jest miejsce, że mogę przyjść po odwyku. Słuchajcie, to jak tam trafiłem, tam są codziennie spotkania. Codziennie na grupce czytamy słowo, 1 rozdział. I tam pierwszy raz usłyszałem, co jest napisane w Słowie Bożym, co pisze Biblia, co mówi Słowo Boże, jak mamy żyć,
jak żył Pan Jezus, jak żyli apostołowie, jak zmieniał życie, jak uzdrawiał. I wiecie co, wystarczyło trzy miesiące, żebym tam pobytu w domu Łazarza, słuchania Słowa Bożego i naprawdę chyba chęci zmiany życia, bo najgorsze, co mnie dotknęło, to była samotność. Że nie miałem nikogo bliskiego. Nie miałem córeczki przy sobie, nie miałem żony, którą kochałem nad życie, naprawdę. I tam poznałem Boga. Przyjechałem tutaj do was i to właśnie niesamowite świadectwo pastora, ta jego Boża żywiołowość taka w nim, która jest. On potrafi pokazać, że Bóg go zmienił, że Bóg jest tym, co może nas spotkać w życiu najlepszego. I mnie to też spotkało. Może tak entuzjastycznie nie potrafię tego pokazać, ale wiecie co? Nie piję już czwarty rok. Jeżdżę do córeczki. Ma 17 lat teraz. Mówi do mnie tato. Była żona, jest zazdrosna. Mówi, Emilka, do mnie się nie chce przytulić. A ty jak przyjedziesz, to się przytula do ciebie. Ma trochę kłopotów, jest zamkniętym dzieckiem. Jeszcze przez tą pandemię stroni od ludzi, ale ja się modlę o nią. Też przyjechałem tu z prośbą o modlitwę moją Emilkę. Nie wiem właśnie, czy się mam tego wstydzić, czy się cieszyć. Zawsze mi się głos łamie, jak mówię o córce i jak mówię o Bogu. Nie potrafię. Chciałbym się śmiać i cieszyć, głośno mówić do was, a nie mogę. Ale po prostu inaczej nie mogę tego przekazać, widocznie. Ale powiem wam, że się cieszę, że mam dziecko, że mam Pana Jezusa, że słuchajcie, prawo jazdy straciłem, jeździłem 5 lat, bo jeździłem pijany, że ja nikogo nie zabiłem, nie pozbawiłem rodziny, bo mogłem kogoś zabić, mogłem zabić ojca, matkę, dzieciom. A nie stało się tak, bo Bóg mnie chronił, dlatego żebym tu był z wami. Żebym się mógł otworzyć, żebym powiedział, że dziękuję mu za to, że on mnie wyciągnął z alkoholu, że teraz przywiozłem 7 braci, bo 3 już dzisiaj oddało życie Bogu tutaj na modlitwie. I będę się za nich modlił, żeby się przed nim nauka o Bogu, chrzest wodny i chcę, żebyście bracia wiedzieli, że będziemy się wszyscy modlić o was, bo jesteście dziećmi Bożymi i całe niebo się cieszy z takich ludzi. Dziękuję ci, Panie Jezu, za to, że jestem tutaj, że przyjechałem z braćmi, że dziękuję Bogu za tych ludzi z Ustronia. Dziękuję wszystkim, którzy tu jesteście. Dziękuję pastorowi, dziękuję kucharkom kochanym, siostrom, którzy tutaj są, chłopakom, którzy kręcą tutaj transmisję i każdej jednej osobie, która tu przyjechała dzisiaj. Jezus Chrystus jest wielki, jest naszym Panem i Zbawicielem. A ja jestem przykładem tego, że można się zmienić, że z takiego gnojka, jakim byłem, grzesznika, można się stać innym człowiekiem. Amen.